Siemano majsterki, witajcie w kolejnym poradniku. Dzisiejszy odcinek jest bardziej dedykowany pod młodszych riderów, gdyż będę pokazywał w nim, jak wymienić dętkę. Na pewno każdemu z nas przytrafiła się kiedyś taka smutna przygoda i złapał kapora. Także dzisiaj omówimy sobie, co i jak zrobić, aby sprawnie i skutecznie wymienić pękniętą, przebitą dętkę na drugą nową. Wiadomo, niezbędny będzie klucz, w moim przypadku jest to nasadka, aby móc dostać się do nakrętki przez pega. Nie obejdziecie się oczywiście bez łyżki, w moim przypadku jest to taka homemade, metalowa, wyrobiona, bardzo dobrze się nią pracuje. Wy możecie kupić inne, takie krótsze, plastikowe, również jak najbardziej będą się świetnie nadawać do tego. Dobra, to zabieramy się do roboty, odkręcamy koło i działamy. Jak widzicie, koło mamy zdjęte już z roweru. Tutaj ściągnąłem pega razem z moim guardem. No tak to wyglądało. Dlaczego ściągnąłem nakrętkę? Chciałem ściągnąć, aby swobodnie też zdjąć tutaj tego guarda, ponieważ trzeba było też zdjąć łańcuch. No i inaczej tego nie dało się zrobić. Wy oczywiście, jak odkręcacie nakrętki, to nie musicie ich ściągać, no bo po co? Wystarczy, że odkręcicie tylko trochę i już możecie zdjąć koło z haków, tak? Ja za mało lata miałem jakąś taką dziwną fazę, że nie wiem czemu, ale odkręcałem całą nakrętkę i dopiero potem wyciągałem koło z ramy. Nie wiem czemu, po jakimś czasie, jak tam jeździłem na rowerze, to skapnąłem się, przecież wystarczy trochę odkręcić i nie trzeba ściągać tych nakrętek kompletnie. Nie wiem, czy ktoś też tak kiedyś miał, złapał się na tym. Możecie napisać w komentarzu. Bierzemy się za ściąganie opony. Jeśli chodzi o opony, wszystko w zależności od danego modelu. Niektóre będą bardziej miękkie. Na przykład ścianka felgi też u Was będzie niższa, nie będzie tak szeroka. Wtedy będzie się łatwiej ściągać dane opony. Jeśli macie jakieś tam standardowe oponki, raczej nie powinno z tym być problemu. No niektóre rzeczywiście są tak ciasno siedzą, jeszcze do tego jeśli macie wysoką i szeroką felgę, to już w ogóle zdjęcie tego naprawdę jest mega uporczywe. Widzicie, tutaj opona mi lekko przywarła, trzeba ją sobie tak podotykać, podhaczać, ona się jakby odpowietrzy w środku, odklinuje, że tak powiem, i można będzie spokojnie ściągać. Tak jak wspomniałem na samym początku, niezbędny jest do tego odpowiednie narzędzie, które nazywa się łyżką do opon. Zapomnijcie, jeśli chcecie robić to jakimś kluczem płaskim. Czyli to nie. Niektóre majstry też słyszałem, jak posługiwali się niekiedy śrubokrętem. To jest naprawdę zło, nie róbcie tak. Możecie sobie porysować felgę, przedziurawić dętkę, którą będziecie wymieniać, tą nową oczywiście. Uszkodzić tu taśmę ochronną. Nie róbcie tak. Jak widzicie, ja mam tutaj solidną łychę, fajnie wyżłobioną, ręcznej roboty. To jest typowy custom, także wy na pewno takiej nie macie. Dlatego polecam Wam zdecydowanie zakupić konkretne, sprawdzone, plastikowe łyżki. Ja ostatnio, gdy przeglądałem w poszukiwaniu kluczyka do nypli, znalazłem na Awe fajne plastikowe. Tam możecie sobie zajrzeć, sprawdzić, bo to też jest istotne. Kupić jakieś byle gówno, które wiecie, będziecie tu się siłować z tą oponą, tu kombinować, wyginać. Będą się po prostu zwyczajnie łamać, a wy się będziecie wkurzać i to jest tylko strata czasu i nerwów. Linki oczywiście macie w opisie, a my co? Zabieramy się do działania. Najważniejsze jest w tej kwestii, aby się wygodnie ustawić. Możecie oprzeć sobie koło na kolanach, tak jak ja może tutaj na jakimś blacie. Bierzecie łyżkę, obieracie jedną dowolną stronę, wsadzacie, podginacie i wyciągacie oponę do zewnątrz. Przy tym oczywiście uważacie, aby nie rysować felgi za mocno. Tutaj Wam jak materiał nachodzi na felgę i sobie dalej stopniowo wysuwacie tą oponkę. Ja pracuję z jedną łyżką. Jak kupicie zestaw paru łyżek, kilku, będziecie tu mieli specjalne żłobienia, w które możecie sobie zaczepić szprychy. Czyli tu wsadzicie sobie drugą, zaczepicie i tu już Wam na pewno nie wyskoczy, nie cofnie się ta oponka.
Ja niestety nie mogę zastosować tego triku i dziubię z tą jedną. Dobra, tu już wyskoczyła nam opona, także zamiast orać po feldze, można swobodnie palcami wyprowadzić ściankę. I teraz tak, dla leniwych to już byłoby na tyle, wtedy wystarczy wyjąć tędy sobie starą dętkę. Pamiętajcie oczywiście o wentylku, ponieważ jeśli macie zakręcony, to nie będzie chciał wam wyjść. O, ja tutaj mam limitowany Stargard BMX, jeśli chcielibyście takie nabyć, to musicie dołączyć do nas do grupki. Link znajduje się jak zawsze w opisie pod filmem. Był jeden jednorazowy szybki drop takich wentylków, takich podobnych też barendów z tym logo tutaj. Także czekajcie na kolejny drop, bo już wkrótce znowu się pojawią w różnych kolorach. Dobra, dziurawa dętka do piekła. Teraz możecie sobie wziąć nową, wsadzić i z powrotem zamknąć, wciskając oponę. Ale ja zawsze polecam sprawdzić jeszcze tutaj, jak opaska funkcjonuje. Jak widzicie, u mnie jest ona wzmocniona o dodatkową taśmę. Robiłem to ostatnio, ponieważ szprychy poprzebijały starą pierwszą opaskę i no mogłem po prostu łapać kapcia przy jakichś tam śmiesznych, zwykłych rzeczach. Warto jest sprawdzić, czy nie ma gdzieś tu jakiegoś szkła, czyli na przykład powodu, przez który no, złapaliście tego kapcia, nie? Tutaj sobie ściskacie za tą oponę i często jest też tak, że jeździcie dużo na streetie albo po jakimś tam niezbadanym terenie, to zwyczajnie tutaj będziecie mieli masę szkiełek, które gdzieś tam siedzą głęboko i czasem możecie wymienić dętkę, a po chwili złapiecie kapora i będzie, o czemu? O, widzicie? Nie wiem, czy dostrzeżecie to w kamerze, bo jest taki bardzo, bardzo mały metal jakiś, albo szkło głęboko osadzone w gumie. Ja to sobie teraz wydłubię. Był jeden gościu kiedyś u nas, co ciągle łapał kapcia, co zmienił dętkę, znowu kapeć, znowu kapeć. Okazało się, że kolec róży mu gdzieś tu głęboko utkwił i on nie oglądał opony. I biedaczek zmieniał tylko te dętki, bo co róż gdzieś mu, jak gdzieś tam spadł w okolicach tego właśnie wbitego kolca, mu to tam delikatnie przebijało dętki. Nie? Jak widzicie, trzeba trochę siły do mojego zestawu szerokiej felgi King Atlas z tą oponą Eclat Predator. I co, obejrzeliśmy sobie oponkę z zewnątrz, to możemy też często tak zajrzeć sobie jeszcze do wewnątrz, co nam tu się kryje, jakieś śmieci, tutaj widzicie jakieś guma z podniszczonych bocznych ścianek, tu też coś może być wbite, coś wam może zalegać, więc warto ją sobie tak obejrzeć z grubsza. Dobra, u mnie wygląda to ok. Nałożymy nową opaskę. Działamy. Niektórzy najpierw wsadzają dętkę na felgę. Ja wolę wsadzić ją w oponkę i następnie umiejscowiać ją w feldze. Teraz zaczynamy od punktu z wentylkiem. Jak wam opona wypadnie, to oczywiście nic się nie dzieje, nie bójcie się. Ważne, żeby wcelować wentyl. Bo sobie od razu zakleszczam nakrętką, co by mi nie uciekł. No i teraz tak. Możecie to robić tak, jak jest teraz, czyli na pustą dętkę.
można minimalnie wpuścić powietrza, ona wtedy jakby leciutko się formuje w oponie i też tak taka guma wam tutaj nie lata i nie ma czegoś takiego, że ona się gdzieś skręci. Dobra majstry, lecimy z tematem. Wkładamy zawsze jedną ściankę, nie dwie, jedną ściankę opony w felgę. Pamiętamy, że jest tutaj nasza dętka, także trzeba uważać, gdzie się jej nie przyszczypać. Nic tam się nie podwija z tą dętką. No to możemy wciskać pozostałą część opony. Lecę mniej więcej równolegle z tej i z tej, co by mi na strony nie wyskakiwała felga, bo jak na przykład skupicie się mocniej tutaj, to wtedy tu wam będzie wyskakiwać. 3 hours later. Ja pierdyla, ale rzeźba to była. Przez to, że nawaliłem tutaj tyle taśmy ochronnej, żeby też prychy się nie przebijały. Przez to tutaj ta opona jakby z tą taśmą się tak jakby skleja, zakleszcza i ona za cholerę się nie chce przez to wtedy swobodnie prześliznąć tutaj po metalu od felgi. No ale dobra, jest. Teraz tylko ugnieść, uklepać, zobaczyć, że wszystko dobrze siedzi, a nie tak jak tutaj, o, mi się za tą nową tą opaskę coś podwinęło. Dobra, trafię z drugiej strony. To był poradnik, jak zmienić dętkę. Mam nadzieję, że odwdzięczycie się łapkami w górę i ja idę. Elo. Yeah.